Dobry wieczór. Nie dobry wieczór. Dobry morning. Nie, to już nie jest morning. Dobre południe. Czy dobry dzień wszystkim. Ciśniemy sobie dzisiaj Pillars of Eternity, bo wyszła dwójka na czasie i już całe YouTuby w nią grają poza mną. W sumie sam jeszcze nie wiem, czy będę grał, czy nie, bo troszkę mi się przejadło to wszystko. Ale dobra, zobaczymy. Najpierw musimy to ukończyć. Dobra, ja będę ukryję sobie tutaj kamerkę, bo później to pójdzie wszystko na YouTube'a. Będzie podzielone. Będzie kontynuacja naszego let's playa. Dobra, jesteśmy tam, gdzie ukończyliśmy ostatni odcinek. Pamiętamy się po tych lśniących jaskiniach i generalnie szukamy dalej tutaj wejścia do wspólnego domu witraków, aż tam znajduje się przyczyna szaleństwa tych wszystkich górników. Dobra, tutaj pozabijaliśmy parę witraków i bierzmy się za plądrowanie. Sure. Więcej tych czerwi. Ktoś to zgarnął niepotrzebnie, paladyn. Ja pójdę do skrzyni. Na tej niewielkiej pajęczynie zebrały się minerały ze stalaktytów powyżej. Czysta woda skapuje z sieci i gromadzi się poniżej. Dobra, nie chciałem trybu powolnego. Dobra. Kryto pułapkę, fajnie. Nice and quiet. Tutaj mamy więcej zwojów. Mm I tutaj te czerwie. Dobra. To przeszukujemy dalej. Coś pominęliśmy. Ak nam to powiedział, że miały być jak najdalej od wyjścia. Gdzie to jest? Nie wiem. Zadania. Spotkaj się z Nestą. Nie, posiedź tutaj się. Nie. Zniszcz postrach. Nie. Zalecenie wyznawcy. Nie. To też nie. W misjach jest? Brzemię spełnię. Przygotuj działa żelazo i ogień. Trafiłem na witraka minim teren. Uwięziono go za ukrycie przed innymi witrakami klucza do wspólnego domu. To jest postaciał. Powiedzmy, że klucz ukrył w gnieździe na południu. No to tam musimy się udać. Dobra, już tutaj byliśmy. Nie wiem, dlaczego go nie znalazłem. Jeszcze raz przeszukamy to miejsce. Że musieliśmy mieć tą informację, że to jest ukryte? Nie wiem. O, tutaj coś jest. Może tego nam brakowało. Tak, witrakowy kryształ. Tego potrzebowaliśmy. Dobra. To odpocznijmy. Odpoczynek. Ponieważ coś mi mówi, że tutaj będzie większa jatka w środku. Ktoś tu się odezwał. Zyczak, witaj. Siemanko. A my ten klucz? Dobra, otworzyło się. No to wchodzimy.
Dużo rzeczy, które będziemy musieli najprawdopodobniej pozabijać. Dobra. Ten wielki grzyb pulsuje i wije się. Z każdym ruchem wypuszcza kolejne obłoki małych, świecących niebieskozarodników. Powietrze jest od nich aż gęste. Słyszysz stłumiony szum, jakby odległych głosów. Nie chcemy wchłaniać świecących zarodników. Wypuść witraki. Słyszysz tylko skrzypiące ruchy świecącego zarodnika. Halo? Dobra, spróbujmy je wchłonąć, tylko wtedy możemy sami popaść w paranoję. Ale dobra, najwyżej wczytamy. Wchodzisz chmurem zarodników, bierzesz głęboki wdech. Powietrze pachnie słodko jak w ogrodzie, ale pozostawia po sobie lekkie odrętwienie. Otaczający cię świat wydaje się przychylać, a kolory się zmieniają i dźwięki oddalają. Witaj. Głos zarodnika wypełnia pomieszczenie. Jest równie potężny i przytłaczający jak jego fizyczna forma. Dlaczego to robisz? Dlaczego? To prawdziwy dar. Te pajęczaki będą nosicielami mojego potomstwa. Wkrótce i ty do nich dołączysz. Wdychaj więcej. Wkrótce wszystko zrozumiesz. Świecący trzon drży, sypuje cię deszczem zarodników. Precz ode mnie! Słowa świecącego zarodnika spływają po tobie i dzwonią ci w uszach. Próbujesz się cofnąć, ale nogi nie chcą cię słuchać. Skąd się wziąłeś? Pytania nie mają znaczenia. Oddychaj głęboko. Opieraj się. Z całych sił opierasz się, krzycząc bezgłośnie w umyśle. Przez chwilę świecący zarodnik milczy, jakby oczekuje, że okażesz się być zagrożeniem. Kiedy w końcu przemawia, wydaje się być zadowolony. Świetnie! A teraz pozbądźmy się tych szkodników. Okej. Staliśmy zamęt. Na paladynie. Dobra. Czy możemy jakoś usunąć ten zamęt? Takie mdłości, osłabienie, nie. Kulawienie, unieruchomienie, nie. Zamęt. Podnosi na taki podnoszący zamęt lub oszołomienie. Ale to odporność. A nie, nie wrażliwość na oszołomienie, zamęt. Okej, okay, dobra, o to nam chodzi. Dobra, pozbądźmy się tego zamętu, mam nadzieję, że to zadziała. Pozbądźmy się tego, co tu jest. Może Eder podejdzie tutaj. Ta paladyn nas już zaatakował. Czyżby nam przerwali rzucanie tej odporności? Chyba tak. Dobra, spróbujmy jeszcze raz to rzucić. A, ogłuszony jesteś. Niedobrze. Dobra, rzućmy te świecące kolory. One zawsze dobrze działają. Tylko tutaj mamy paladyna. Myślę, że możemy go zranić przez to, ale co tam? Przeżyje. Dobra. Rzuca w nas głazami, wygląda na to. Dobra. Czy one są... Można je przestraszyć? Można. Dobra, to za chwilę je przestraszymy. Ty możesz go podciąć. Wow, mocno oberwałaś. Dobra.
Oberwali. Ty będziesz musiała chyba od razu dziki opór zapuścić, bo szybko ci spadają habeki. Ten brutal ma dalej lekkie rany. Okej, tutaj. On został skamieniony. Okej, pewnie przez tą ścianę. Dobra, one mają niewrażliwość na zamęt, więc trochę słabo, bo ich nie będziemy mogli. Dobra, no to faszerujemy je pociskami. Może najpierw zajmijmy się tym, który. Dobra, czy modlitwa o rozwagę cofnęła nasz zamęt? Nie. Szkoda. To jest jakiś nieschodzący zamęt. Dobra. Rzucajmy rzeczy obronne. A Paladyna najwidoczniej będziemy musieli spisać na straty. Dobra, rzućmy może palące rany na nich. Dobra, przywołajmy coś tutaj na zapchanie dziury. Wow, ale oberwałaś. On nas tak faszeruje. Dobra. Możemy rzucić święconą ziemię? Możemy. Dobra. Dziki opór. Może ty zmień bronię? Tak lepiej. Dobra, i faszerujmy ich dalej czymś tu jeszcze. O, jednak zeszło nam. Jednak zeszło nam, zeszedł nam zamęt, fajnie. To może nałóż ręce na nią. Dobra, zróbmy tutaj może. Tak, odsunięcie słabości. Dobra. Puśćmy jeszcze coś może obronnego. Mamy coś fajnego. Co u przeciwników periodyczne obrażenia od ognia i oślepienie. Okej. Okay. To będzie fajne. Dobra, może ty się zajmij tym zarodnikowcem. Dobra, ty się zajmij tym upiornym mieczem, bo możesz go zwanhitować. Okej, dobra. Gładzy się przerzuciły na Paladyna. To jest świetnie. Dobra. Czy jesteśmy w zasięgu tamtych? Nie. To na razie zajmijmy się tymi. Później zaczniemy strzelać do reszty. Dobra, w sumie ty nie musisz już tego tutaj rzucać, bo tutaj już prawie wszystko wybiliśmy. Ten brutal został. Dobra. Ten miecz wygląda na to, że padł. To Eder się niech skupi już na nich. Dobra. Tutaj sobie Alot już poradzi z tym gościem. Dobra. I my tutaj ruszamy na nich już. Au. Okej, dobra. Ściągnęli ją dosyć szybko. Możemy ją wskrzesić. Dobra. Dobra,
Dobra, Alot się tutaj również nim zajmuje. Może mu przywalić grimoirem. Wtedy będzie mógł uciec. Dobra, chyba te macki rzucają w nas tak tymi pociskami, ale najpierw zajmiemy się witrakiem. Dobra, ty wstałaś, to jeszcze ci trzeba połatać. Dobra. Możesz pomóc przy okazji tutaj. Ty, Alot, uciekłeś u tego gościa, to czekaj jeszcze tutaj chwilę. Okej, coś tutaj mam Paladyna Harata. To może niech nałoży na siebie ręce. Dobra. Przewróćmy go jeszcze raz. Dobra, to już nie ma sensu stosować dodatkowych rzeczy. Dobra, ale ty, Alot, pomożesz nam zdejmować tych gości. Dobra. No, nieźle trzepią Paladyna. Może podejdźmy tutaj, rzucimy może święconą ziemię, czy coś takiego. Dobra. Czy one są... Te są odporne na zamęt. Dobra, to ty może po prostu, kapłanie, po prostu lecz. Czy masz coś, co może leczyć fajnie? Pojedynczy sojusznik zostaje przywrócony do życia i uzdrowiony. Powodzenia wszystkich zasięgu. Kapłan... Premię do wszystkich cech. Mech. Coś sobie nas leczyło periodycznie. Czyszczający ogień. Chyba po prostu musimy korzystać z tych leczeń. Dobra, to skorzystajmy. Co się tobie stało? Okej, dobra, ubiliśmy go w końcu. No to zacznijmy teraz tych faszerować. Dobra. Okej, podejdźmy tutaj, może rzucimy święconą ziemię, czy coś takiego. Dobra. Eder się zajmie sam tym, a cała reszta skupi się na tym. Dobra. Spróbujemy też rzucić parę fajnych rzeczy. Na przykład ta święcona ziemia. Dobra. Spróbuj go oślepić, tego gościa. Niewrażliwość, ok. Spróbujmy odsłonić ich. Tak, zmniejszyć siłę obrony. Dobra, ty weź drugi oddech. Dobra. Wiara kapłana staje się opoką niezłomności dla sprzymierzeńców. Kiedy sojusznik straci przytomność podczas walki, zostanie natychmiast ożywiony i uzyskanie całej wytrzymałości. Okej, nie jest napisane, jak długo to miałoby działać.
Mam ustawioną grę Space Engineers. To słabo. Czekajcie, zmienię. Okej, okay, dobra. Już. Dobra, dorzućmy to. Przyda nam się. Może nam się przydać. Dobra, odsunięcie słabości weszło. Wygląda na to, że to można przewrócić, to coś, ale już nie mamy przewrótek. Ty możesz użyć przewrotu. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze możemy im tutaj fajnego wrzucić. Krąg śmierci. Nie, to jest wokół czarującego, to nie. Możemy tą opóźnioną ognistą kulę rzucić. Dobra. Paladyn się uzdrowił. To niech dalej bije. O, dało nam się przewrócić, to fajnie. Ty możesz w końcu użyć tego szału cudzoziemca, nigdy go nie używałem. Okej, wygląda na to, że kula ognia poszła w nich. Morowa chmara. Rzućmy to. Okej, rzućmy też coś takiego jak na przykład korona wiernych. To nam zwiększy celność. Okej, dobra, Eder wpadł w szał, więc nie widzimy jego wytrzymałości. Ale specjalnie się o to nie martwię. Dobra. Tutaj teraz im fajne AOE zarzuciliśmy. Zrzućmy im jeszcze kulę ognia dodatkową, tak darmową. Dobra, faszerujemy ich całkiem nieźle, chociaż jeszcze sporo mają wytrzymałości, pewnie. Dobra, użyjmy może tego łuku. On będzie dobry właśnie na zadawanie bardziej długotrwałych obrażeń. Dobra, i co jeszcze możemy rzucić? Burza Świętego Ognia. Dobra. Tak, na przykład to zrobimy. Dobra, i powoli ich klepiemy. Płonące rany możemy użyć? Nie. Użyjemy później to na zarodnika, jak już się za niego weźmiemy. Dobra. 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 W sumie możemy się teraz zająć już tym samym zarodnikiem. No na to, że on ma dużą odporność na ogień. Nie rozumiem dlaczego, ale spoko. Tak, jeszcze ogień nas będzie ranił przez chwilę. Ale dobra, możemy to pewnie znegować kolejną poświęconą ziemią. Spróbujmy też go odsłonić słabości znowu. Chyba nie weszło. Chybienie. Tak, ma całkiem niezłe obrony, ale będziemy próbować jeszcze raz. Dobra. Dobra, i ty to wbija już. Okej, dobra, ma małą redukcję obrażeń na zimno. Dobra, weszło odsunięcie słabości, świetnie. To nam dużo przyspieszy tą sprawę. Co ty możesz tu? Niszczycielski cios. Dobra, spróbuj to zrobić. Dobra, zakaz.
On ma odporność na szłaminę, nie. A w sumie mamy jeszcze tutaj trochę czarów. Zresztą zaraz padnie. Już całkiem nieźle go tutaj ciachamy. A ty atakujesz fajnie. No właśnie, błogosławieństwo jeszcze możemy wrzucić. No i fajnie, padło. 4000 punktów wytrzymałości miała ta macka. Nieźle. No i dobra. Załatwione. Zobaczmy, czy tu nie ma żadnych pułapek. Jakiś pistolet. Przerwanie obrażenia. Jaka jest jakość tego? Chyba nie ma żadnej jakości. Nie ma znakomitą jakość. Dlaczego nie piszę? Nie widzę tego w opisie. Cenność 3, cenność plus 12, obrażenia plus 15. Szansa 10% przy trafieniu lub trafieniu krytycznym. Boskie piętno. Duże obrażenia. Przyznaję, potrafię w trafieniu krytycznym. Ślepota. Całkiem fajny pistolet. Prawda, obrażenia ma słabe. Nie, on nie ma żadnej jakości, więc moglibyśmy go jeszcze polepszyć. Byśmy dali mu znakomitą jakość. Tak, ale pistolet to broń jednoręczna. Fajny. Szkoda, że nikt z nas nie korzysta z pistoletów. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy przy tym cielsku dużym. Mokre zarodniki. Mają delikatne kolce, dzięki którym przylegają do przedmiotów istotliwych, w tym do wnętrza nozdrzy. Okej. To tyle. Dobra, tutaj jeszcze coś jest. Nic ciekawego. Dobra, no to wchodzimy do środka. Mijasz poskręcane korzenie i wchodzisz do nory, która prowadzi do sieci ciemnych, zawiłych tuneli. Zbadaj tunele. Tunele prowadzą w lewo i w prawo. Na wprost rozpościera się trzeci ciemny korytarz, na którego końcu widać punkt światła. No to idziemy naprzód. Wychodzisz z nory z powrotem do sztolni i kopalni krzepy. Okej. Okay.